Że Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca, czemu wzięła, szczerą odbierzemy. Inicjatywa naszych sztafet niepodległości zaczerpnęłem z Wilna. 8 lat temu zacząłem jeździć do Wilna na sztafety niepodległości, które organizuje WHM Wileński Chówiar Maryjny w Wilnie. Oni to robią na 11 listopada. Była to trasa z Zułowa na Rosę. Z czasem to się rozprzestrzeniło na dłuższe trasy. Prowadził to tam, organizował ksiądz Dariusz Stańczyk. Ja to tam zacząłem jeździć jako motocyklista do takiej obstawy honorowej. I bardzo mi się inicjatywa ta spodobała. Zobaczyłem, jak to jest organizowane i zaproponowałem dla kolegów ze stowarzyszenia naszego, bohaterów ziemi sokulskiej, żebyśmy coś takiego zorganizowali na naszej ziemi. Spodobało się to dla chłopaków, wymyśliliśmy, że zrobimy to na rocznicę właśnie Bitwy Niemeńskiej, która w gruncie rzeczy jest trochę taką bitwą zapomnianą i niedocenianą nie tyle na naszych terenach, co w świadomości ogólnie Polaków. Chcemy podnieść do odpowiedniej rangi tą bitwę, pamięć o żołnierzach poległych. Dlatego organizujemy tą sztafetę. No, w tym roku udało się nam po raz czwarty dzięki wsparciu i samorządów, i władz wojewódzkich. W tym roku dostaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, dostaliśmy dofinansowanie od starosty sokulskiego, gmina Sokółka, od pani burmistrz, ościenne gminy. Także w to się włączają własnym sumptem, za co dziękujemy włodarzom tych gmin, które są jak z nami dzisiaj gmina bodajże Kuźnica, Supraś, Sobolewo, Różanystok, był Lipsk. A więc fajne jest to, że ta impreza nasza się rozrasta, wciągając coraz więcej młodzieży z ościennych gmin, nie tylko Sokółka. I miejmy nadzieję, że będziemy mieli dalej zapał, środki, przede wszystkim środki do organizowania następnych sztafet.